Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Neon. A to jest kolejny odcinek Let's Playa z gry Terraria. A więc, tak jak w poprzednim odcinku zrobiliśmy schronienie, tak, chatę, to w tym odcinku to co zrobimy to będzie... Jak wiecie, w Minecrafcie są schody. Te schody wyglądają mniej więcej tak. I one działają, po prostu się po nich chodzi. Tak jak w Minecrafcie są schody, w Terrarii schodów nie ma, za to są inne rzeczy, dzięki którym możemy poruszać się w górę i w dół. A więc wchodzimy do okna craftingu przy naszym stole. No i tu mamy wood platform. No i ja tu będę potrzebował 12 pewnie około. Zrobiłem 12. I sobie stawiamy. Możemy po nich skakać. To takie platformy jak w grze Icy Tower. O, właśnie, jak w dół naciśniemy, to lecimy w dół. Dobrze. A więc, co do ostatniego odcinka się zmieniło? Zmieniło się to, że... No, na pewno, że troszeczkę tutaj się wzdłuż i wszerz tam trochę to powiększyło. I w poprzek. No tak, to jest zrobione po to, że w Terrarii są NPC, oprócz takiego guide'a, czyli Jeffreya, jest jeszcze, licząc z tymi, które tutaj zamieszkają, bo tak, NPC mogą zamieszkać u nas, licząc z tymi, które zamieszkają, jest 9 NPC oprócz guide'a, czyli mamy jednego na 10 NPC zdobytego. Następny NPC, jaki do nas przyjdzie, to będzie handlarz, ale żeby handlarz przyszedł, musimy mieć 50 srebrnych monet, których jeszcze nie mamy, no więc sorry memory. A więc, co dzisiaj? Iron ore troszeczkę zebrałem. A więc dzisiaj myślę, że zrobimy coś na wzór piecyka, może coś w tym stylu. A więc piecyk, tak, piecyk. Okej, okay, czyli schodzimy na dół do naszego craftinga i żeby zrobić piecyk, potrzebujemy... Zjeżdżamy oczywiście na dół. No już widać piecyk, full lance. Potrzebujemy 20 kamienia. Ja akurat tyle mam. 4 kawałki drewna i 3 pochodnie. Kiedy już będziemy mieli całość, możemy wytworzyć. Sobie elegancko postawić. Piecyk daje oświetlenie, trochę oświetlenia daje, ale lepsze naprawdę są pochodnie. W piecyku możemy zrobić tak, takie coś jak przetopienie naszych rud na sztabki. Ja to przetopię. I mogę zrobić kowadło. Kowadło robi się z 5 takich sztabek żelaza. Kiedy już będziemy mieli w ogniu craftingu, robimy sobie, o. Właśnie. Mogę zrobić iron chain, ale nie widzę powodu, żeby na razie robić łańcuch. Później się dowiecie, po co on jest. A więc, chyba znalazłem jakąś taką interesującą jaskinię po prawej stronie bardziej. Wow, holiki. Yep. Okej. Okay. Widzicie, że trochę tutaj wyciąłem drewna? No właśnie. Trochę było mi potrzebne na tą chatę, na ten dom. Dlatego naprawdę musiałem troszeczkę zebrać tego. Dobra. I tutaj znalazłem bardzo pokaźne złoże gliny. Jak na początek. To jest glina, to takie pomarańczowe, to jest właśnie glina. Clay block. No właśnie, i sobie tam kopiemy. Że będziemy mieli trochę trudno się tu rozwijać, bo obok zaraz mamy corruption. Co to jest corruption, dowiecie się troszeczkę później. Nie ma tu żadnej jaskini porządnej. Za to jaskinię widziałem bardziej tak po lewej stronie, jak podróżowałem trochę. Okej, okay, już ja tu widzę jakąś taką w miarę porządną jaskinię widzę. Chyba. To ja nie wiem, czy ona będzie w miarę porządna. No, w dół schodzi, więc chyba tak. O, co tam jest, banki, oczywiście.
na górze mamy złoże kopra, no jak tam chcecie. I właśnie, tak wygląda to złoże, takie pomarańczowe jest. Wydobyć to trzeba. Przeszkadzają te napisy. Dobra. No i idziemy dalej do jaskini. Co nas tam dalej spotka? Nie mam pojęcia. Mam życie. Wow, jaskinia jest coraz głębiej, czyli będziemy mieli co robić. Mamy już strzały. Nie będzie źle, jak znajdziemy... Wow. Parku slime, ale się wkopałem. Au. Zleciał to chyba. Idziemy niżej, o Jezu. A, skrzynka, dobrze. O, tak, tu jest skrzynka, to slajmy nie przeżyjesz. Jest, nareszcie. Wiem, że nic nie widzieliście. A slime właśnie brutalnie wywinął orła. No, co tam leciało? Dobra. I tutaj znaleźliśmy trochę glowsticków, które nam się praktycznie nie przydadzą. O, mamy silver coinów dużo. Shine potion, która się nie przydaje. I kupra trochę. I dobrze, jeśli mamy crafting u siebie, tak, przy craftingu na postawie, możemy zrobić jeszcze jedną rzecz, która się bardzo przydaje w terrarii. Tą rzeczą jest młot. Ten młot służy nam do tego, żeby rozwalać te tylne ściany tutaj, ale tutaj są te ściany za bardzo zlepione i nie mogę ich rozwalić. Między innymi, a jeszcze do czego służy młot? Służy młot do rozwalania takich przedmiotów jak skrzynka, jak crafting. O właśnie, i po to właśnie był nam młot. Żelazo, fajnie bardzo. Druga skrzynka. No, nieźle nam się powodzi, no. Tak. Okej. Dźgamy tutaj i dźgamy tutaj. Fajnie. W skrzynce co jest? Blowpipe. Blowpipe służy do tego, żeby strzelać nasionami w potwory. Jak na razie, patrząc na nasz ekwipunek, będzie całkiem niezła. Granat. No, granat to możemy sobie tam rzucić. Rozwali przeciwników. Wow. Wyrzucam te granaty, bo one się nie przydają. Butelka nam się przyda. Zrobienie stołu alchemicznego. Iron bary się bardzo przydadzą. Iron skin potion może. I zabieramy skrzyneczkę, oczywiście. Trzeba mieć na uwadze, że im dalej idziemy w terrarii, tym większe nas niebezpieczeństwo może czekać. Im głębiej, tym są potwory silniejsze. Ale że jest large mapa, to ta granica jest taka bardzo daleka jeszcze nas, bo jeszcze nie zaczął się inny poziom. Kiedy zaczyna się inny poziom, czyli ten bardziej niebezpieczny, zmienia się tylne tło, więc będziecie wiedzieli, kiedy jest bardziej niebezpiecznie, a kiedy można jeszcze chodzić. No widzę granaty. No, wyrzucać je od Masona. Night Owl jest potrzebne, można przez 4 minuty widzieć w ciemności. No i glowsticki, które się nie przydadzą. Dobra, już się podniosę, niech będzie. Ta jaskinia jest potężna. To dobrze, bardzo dobrze.
To mi spajęczyna. Tu czy tam najpierw? Idziemy tu. O, chodź tak. Zabiję cię. Dziękuję bardzo. O, warto było. Tu jest jeszcze więcej pańczyny. Z tego co się dowiedziałem, wystarczy tylko 50 tej pańczyny, żeby zrobić łóżko, no więc nie będzie tak wcale źle. Łóżko służy do ustawienia spawn pointu, chociaż my i tak mamy tutaj blisko chaty. To nie będzie tak jeszcze tragicznie, jak zginiemy. A kiedy zginiemy, po prostu pojawiamy się na swoim spawn pointie i tracimy część gotówki. Ta część tej gotówki wypada tam, gdzie zginęliśmy. Więc jak jeszcze nie jest źle, jak ktoś ma, nie wiem, jeden dwa, na przykład dwie monety z kupra, a gorzej jest jak ktoś ma dwie monety ze złota, no to jest większa strata trochę. Trzeba tam rusztowanie. Nie, zombiak. Odejdź. Ale no, sieka to opornie. Ale wolę kill-offem niż tym mieczem, bo ten miecz jest do kitu. Może tylko dźgać. Nareszcie. Okej. Tutaj wszystko? Nie, jeszcze nie. Kupra oczywiście wykopiemy. Nie chcę do tego oka tam wpadać. Uuu, aż 5 obrażeń co daje się. Aj. Zginę zaraz. Jeśli to oko się nie odczepi. Au. Wow. Lensa dostaliśmy. Lensy są potrzebne do przywołania jednego bossa. Od razu założymy sobie. Szybciej będziemy chodzili. Shine Potion. O, właśnie. Już mamy wystarczająco dużo monet, żeby przyszedł do nas NPC. Dobra, rozwalamy skrzynkę sobie. Klasycznie. Młotkiem. I tędy tutaj. Idziemy. O. I wracamy na szlak. Jeszcze tylko kupra wykopać. Okej, czyli tak. Musimy zaraz zdobyć troszeczkę zbroję jakąś. Nie, zostaw mnie. Dźgać. O Jezu, drugi. Dlatego, że jest noc na dworzu, a ja wszedłem do jaskini, głupi. Dobra. Wychodzimy z tej imprezy. I hop. Okej. Idziemy. Tędy. Tam jest nasz główny szlak. Tylko nie zombiaki. A ile ich tu jest? Wow. Zranił. Czasu. Dobra. Idziemy dalej. Grzyba. Oczywiście mogę mikstur używać, ale jakoś tak. Au, nie oko. Au, nie, zaraz zginę.
poczekam, aż noc przejdzie, bo naprawdę nie wytrzymam w tej jaskini za długo. No dobra, jesteśmy z powrotem w domu. Jak wróciłem? Po prostu wyłączyłem i włączyłem grę. Wróciło mnie na spawn, okej. Dobra, czyli teraz możemy, jeśli już mamy wystarczającą ilość srebrnych monet, możemy przywołać sobie NPC. Okej, żeby przywołać NPC, potrzebne są nam drewniane rzeczy. Między innymi pokój. Pokój musi mieć 4 na 7 na 8, mniej więcej takie są wymiary. Okej, czyli najpierw zrobię jakiś stół, jakieś krzesło. Musi mieć dwie pochodnie i drzwi. I pokój musi mieć jeszcze tak, krzesło lub inne podobne coś do siedzenia. I płaski, tak jakby płaski mebel, czyli taki no, na przykład stół. Nie wiem, jak to dokładnie wyrazić. Okej, czyli mamy już 81 silver coinów i zrobiliśmy pokój. Teraz pytamy gry, czy to na pewno jest dobry pokój. Housing query klikamy. This housing is suitable. Czyli ten dom można zamieszkać, czyli NPC NPC przyjdzie do nas. Nie za szybko, ale przyjdzie. Mamy już wystarczającą ilość monet. Okej, czyli możemy teraz postawić sobie tutaj skrzynki. 4 skrzynki już, no dobra. 2. Okej. Dobra. No, i ładnie skrzynki stoją. Do skrzynek możemy sobie teraz wrzucić między innymi to. Między innymi kasę, a możemy jeszcze zrobić teraz z Irona różne rzeczy. No właśnie, takie jak miecz, łuk, łańcuch. I możemy zrobić same sztabki. A sztabki jeszcze przerobię. Z kupra możemy zrobić oczywiście tutaj. Możemy zrobić jakąś część. Tak, możemy zrobić część setu. Set jest naprawdę drogi na początku. Wymaga aż 15 sztabek na hełm, 25 na pierśnik i 20 na golenniki, na nie wiem, na buty, to już jak chcecie. Czyli łącznie, ile to kosztuje? No, nie za dużo, nie za mało, bo 60 sztabek około. Okej, czyli na razie nie wytwarzamy może setu. 15, 20, nie starczy mi. Ale możemy, o właśnie, Milton the Menchant has arrived. I teraz, żeby przydzielić go do domu, musimy... Klikamy tutaj ten domek. Klikamy głowę menchanta, która tego menchanta, który chce być przydzielony. I klikamy tutaj, no ten już się sam przydzieli. U menchanta możemy kupić... chwileczkę, tylko to muszę rozwalić, może by wszedł którędyś. Klikamy shop. I możemy kupić m.in. miksturkę życia, strzały, shurikeny, które nam się przydadzą do zabicia jednego bossa, pochodnie. Ja muszę tutaj slajma udziubiać. Jak już mówiłem, pochodnie. Aj, mining helmet, który się przydaje, bo jeśli założymy go, będzie dookoła nas jasno. Oczywiście ten hełm kosztuje 8 złotych monet, więc nie jest taki tani wcale. Piggy bank, nie polecam mieć skarbonki jako sejfu takiego swoistego. Polecam bardziej włożenie pieniędzy do skrzynki, bo jeśli skarbonka może się zniszczyć tak łatwo, a skrzynka nie zniszczy się tak łatwo jak skarbonka.
Możemy kupić też Iron Anvil, jeśli jeszcze nie mieliśmy kowadła. No ja już tu mam, to możemy kupić. Copper Pickaxe możemy kupić i Copper Axe. Czyli takie rzeczy sprzedaje Menchant. Milton. Milton the Menchant, miło cię poznać. Ja jestem Demon the... Demon, tak. Fajnie. Cię poznaliśmy. Okej, okay, to wytworzę może coś, prawda? I teraz, jeśli macie dylemat między Shortswordem a Broadswordem, oczywiście tutaj Shortsword ma very fast speed, a Broadsword ma fast speed, jednak na to naprawdę nie radziłbym patrzeć, no bo może i Shortsword jest szybszy, a ten ma więcej obrażeń i jest wolniejszy, ale jednak jeśli zrobicie Shortsword, będzie nawalał jak ten, czyli będzie mógł tylko dźgać. A jeśli zrobicie Broadsword, tak jak ja przed teraz zrobiłem, będziecie mogli, o, na kółka toczyć. Także ja bym bardziej polecał to. Okej, czyli już jak zrobiliśmy sobie łuk, przyda nam się. No już teraz tu wszystko już praktycznie mamy z kupra. A łuk ile? No bo ten wooden bow jest. To wooden to zrobimy sobie jeden. Okej, to zaczynamy ten set cały. Dobra, najpierw na pierśnik. I wkładamy sobie tutaj do equip. Nie wkładajcie sobie do social, wtedy nie doda wam żadnych statów, tylko będzie jak wyglądało, bo można założyć dwie zbroje na siebie, że jedna będzie dodawała staty w tym equip, a druga będzie po prostu wyglądała w social. No dobra, czyli mamy już tak kawałeczek zbroi u siebie. Możemy zrobić coś jeszcze? Tak, możemy zrobić. Jak wytworzyć łóżko? No łóżka między innymi będzie nam potrzebne. Sawmill, czyli to jest taka piła jakby. No i do tej piły potrzebujemy 10 drewna, 2 sztabki żelaza, ja tu akurat mam dwie, i jeden łańcuch. I zrobiłem akurat jeden. No, jak już mamy, to robimy sobie sawmill. Stawiamy byle gdzie. I w sawmill możemy zrobić takie coś jak loom. W loom będziemy mogli zrobić właśnie to łóżko. Już jak mamy, to klikamy. Mamy 4 tkaniny, brakuje nam jeszcze 5 kabłebów i możemy ustawić sobie spawn point. No tutaj możemy różne rzeczy zrobić. No jakieś cudy niewidy. Ławki, jakieś kredensy, jakieś, nie wiem, jakieś beczki z piwem, jakieś jakieś ściany śmieszne. No właśnie. Okej, okay, czyli na następny odcinek przygotuję troszeczkę pajęczyny. Pozwiedzam trochę tamtą jaskinię. No właśnie, i wtedy sobie zrobimy łóżko, zrobimy sobie inne tego typu rzeczy. Mamy już pierwszego NPC, który do nas przyszedł. Takiego swoistego. O, fajny brudu ma. O, piórko, fajny kapelusz ma szkodzić. Okej. Okay. Czyli to będzie na tyle w tym odcinku. Dziękuję za obejrzenie. Zapraszam do moich kolejnych produkcji i na razie.